Pingwiny z OO. Zimowit, kochanie, obudź się. Wszystko wskazuje na to, że dojechaliśmy. W górach skarbie. Tak. Tylko jakieś płaskie te góry. Oj, tam płaskie. Może to są góry stołowe. Tak, synu, masz rację. To nie tu. Miały być tarnowskie góry, a tu ani Tarnowa, ani gór. No, a tarnowskie nie mogą być stołowe. Przecież i to góry, i to góry. Tak. Tak, masz rację, synu. Góry stołowe nie zawsze muszą być płaskie. A jeśli chodzi o geografię, pamiętam taką lekcję, kiedy twoja matka podeszła do mapy Polski i na pytanie pani, co to jest to niebieskie na górze, odpowiedziała: niebo. Że też ty mnie tylko taką pamiętasz. Nie wierzę, Zimowit, ty naprawdę opowiedziałeś mu tę historię, jak skakałam na WF-ie przez kozła i wywinęłam orła? Owszem, i to z najdrobniejszymi szczegółami, łącznie z tym, jak koń się uśmiał, kiedy zobaczył, co masz pod skrzydłami. Tak? A chcesz, sopelku, usłyszeć, jak twój tatuś przez całą podstawówkę bał się wody? Oj tam, nie ma się co zagłębiać. No właśnie o głębiny tu chodzi. Jeszcze, żeby chociaż zanurzał się do połowy skrzydełek, ale gdzie tam, ledwo pypcie zamoczyła i już uciekał jak poparzony. Co to znaczy poparzony? Jakby ci to wytłumaczyć? Nie wiem, bo skąd ma pingwin wiedzieć, co to poparzony, ale przypuszczam, że nie bez kozery w słowie poparzony występują żony.